Tak, no to nie wiem, czy ktoś poznaje to miejsce. Góry, niestety pochmurno. Mrówki jakieś nadcierają, a to nie zwiastuje nic dobrego. Tak, no to witamy was ze stacji narciarskiej Soszów w Wiśle Jaworniku. Przyjechałem, chcę tu połazić. Troszkę nie za ciepło jest, ale uznałem, że nie ma co siedzieć w chałupie. Chrost nadal w remoncie, także piekary są niestety zagrożone. No i niestety sprawa może się trochę rypnąć. Tam widać Czantoria, tutaj wjeżdżamy w tej chwili na nartach na stok. Stacja narciarsko Soszów w nieco innej odsłonie. Normalnie jest druga. Teraz idziemy tak jak żechrzeł na skiturach. A więc stok narciarski, na którym wiele razy żech jeździł na nartach. Zwiedzamy dziś o Piechty. Tak, no to są my na skrzyżowaniu tras narciarskich. Tutaj w prawo jest trasa narciarsko w stronę wyciągu. Prosto idzie tam aż na samą granicę. Tutaj jest trasa od Mostka, o jakoś nie wiem, właśnie tutaj w prawo ona idzie. A ja uznałem, że przejdę się tutaj tą dróżką. Prawdopodobnie, no czy nie prawdopodobnie, tylko na pewno wyjdę też na trasę narciarską. Tą stromą. Także jak ktoś oglądał moje filmy narciarskie, to doskonale wie, jaka jest. Nie wiem, czy to powiedziałeś, ale chyba powiedziałeś, powiem jeszcze raz, bo warto. Stacja narciarsko Soszów, Wisła Jawornik. Dzisiaj odkrywamy jej tajemnice, których nie da się dostrzec na nartach ani na rowerze. No, taki typowo górski krajobraz tutaj. Super. Czyżby tu jakieś enduro traile były? Kurczę. Tu są jakieś przeszkody. Cichopki, skocznie. Pewnie będą na ten temat tutaj myśleć. No, coraz popularniejsza sprawa na stacjach narciarskich w lecie. O, tu jest studzienka jakoś. Co to tu jest? Jakiś stok? A który? Chyba będzie to rowa zaropozu. Ale te strumy tu jak diobli. Aha, to jest ta trasa, która w tym sezonie była nieczynna. Tak, zgadza się. Tam krzew na dole. Ona była nieczynna w tym sezonie. Ona nie jest oświetlona. Tak, zgadza się.
Tak, no to znowu, że je na skrzyżowaniu tras narciarskich. Tutaj się często jeździ na Krycha. Tam jest potem po wypłaszczynie, nie? I potem się skręca w lewo. Ta trasa, jakże powiedział, była zagrodzona, ja tam już wcześniej przeszedł. No tutaj się fajnie jeździ. Super. Szkoda, że Orczyk nie chodzi, bo by wyjechał na ten szczyt. Wyciąg ruszył, krzesełka ruszyły, jakże tam szedł. Ale Orczyk, kurczę, nie chodzi. W ogóle ja nie wiem, czemu tu nie ma śniegu i czemu ja nie jeżdżę na nartach. A pojeździłby chce, sezon narciarski skończył jak 3 kwietnia. No, piękny wynik 3 kwietnia na nartach. I tak widzę, że na dzisiaj mamy 22 maja 2022 w jego okoliczności. No chyba nie. Generalnie rzecz biorąc, dzisiaj u nas się odbywa rajd rowerowy Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa. A ja jednak, ze względu na to, że mój cross jest nadal w remoncie po wypadku, to nie biorę udziału, mimo tego, że mam drugi rower. Po prostu nie samym rowerem człowiek żyje. Trochę się trzeba też pospinać, pomęczyć, powdychać tego luftu górskiego. Rejon Wisły, hotel, który zepsuł ten widok i zepsuł góry. A słyszeliście o hali jaworowej na górach Kotarz? Tamte tereny też chcą to zepsuć. Ja tam nie był, co prawda, ale słyszałem, że jest afera. Podpisałem petycja, że nie wolno niszczyć gór i koniec. Pieniądze nie są najważniejsze. Góry mają być dziewicze. Takie są najlepsze. Widzicie, w Szczyrku zrobili nowoczesny ośrodek narciarski i zniszczyli góry. Mostek i czarne chmury. Nie dobrze. Raczej się mi w mokrych szczewikach nie chce łazić. No i teraz mamy stację narciarską, co już w całej okazałości. Jest wyciąg, chodzi. No to co, jadę, nie? Zjeżdżamy na nartach. No tak to się jeździło. Coś kopali. Trzeba dać pozy, bo są luźne kamienie. Tak, w tej chwili przekroczyłem granica. Jeszcze piechty w Czechach, słuchajcie. Normalnie szok. Tu jest coś zaznaczone na tym pniu. O cholera, jakieś auto tu stoi. I idziemy na Strzelma się podziwiać, jak to tu wygląda. Tak, tutaj kiedyś była bariera graniczna, jak najbardziej. Dlatego, że ja tu kiedyś szedł i tam żeś widział w pewnym momencie furtka.
Idziemy sprawdzić, co to za furtka tam była. Dużo jest na rowerze też był kiedyś, zresztą na Soszowie też był rowerem. Czeski auto. Tam jakieś zwierzęta słychać. Właściwie są w lesie, no to trudno, żeby żadnych zwierząt było nie słychać. Kurde, strzelma wyschła, no. Sucho jest, no. Nie, coś tu leci, ale w zimie tej wody tu było znacznie więcej. Bo dzisiaj też zaliczymy dziewiczy stok. Zobaczcie. Faktycznie widać brama. A jak on tu zajechał? Tu nie widać, żeby tu było co jechane. Pewnie tam z dołu od nytka jechał. A jest brama. To nie jest takie typowe łażenie po górach, jak to niektórzy robią. Większość w zasadzie. Ja nie chodzę po górach. A za bajtlarzek chodził właśnie. Potem jakoś to z tymi rowerami nastąpił ten boom. I zaniedbołek to. Zaniedbołek też rolki. Zaniedbołek łażenie po górach. A za bajtlarze właśnie tu w tym rejonie chodził. Czantoria, Stożek. Szlakiem rzeszeł. Tutaj też biegnie główny szlak beskidzki. GSB. Aha. No tak, ja tu był na nartach. Kiedyś do tego miejsca doszedł. Dziewiczy stok. Nie pogoni mnie tu kto? Chyba nie. Kurczę, jakieś fundamenty. Co to tu jest? Studnia. Sądząc po tym, jak tu wonia, to gnojnik. Łąka fajna. Normalnie aż się to chce iść. Działka by se tu człowiek kupił. No, źródła są. Tak, bo tu szczelma wypływa. Człowiek by sobie działkę kupił. No, co tu mieszkał w takim terenie. Z dala od takiej jakiejś nadzwyczajnej cywilizacji. No nie są, no. Samemu by to było nudno. To jest dziewiczy stok, tak. I tam jest to miejsce, tutaj bym wyrypał się na nartach do drzewa. W tym sezonie była taka akcja. Dziewiczy stok nadal. Jest widok na Dziećmorowice, na Cieszyn,
czeski, polski, a na Karwina, bardziej za Czantorią jest Karwina. Przy dobrej pogodzie widać tutaj nawet jeseniki. No a to co tam widać, to jest Czantoria, a tu nade mną jakoś czornodziadowa siedzi. Mam nadzieję, że nie spuści deszczu. Co prawda jestem na to przygotowany, bo mam ze sobą kurtkę rowerową przeciwdeszczową. Ale raczej bym nie chciał, żeby mi tu lunęło. Uciekaj tam, do ligoty. Nie do ligoty, co ja godum. Bo rajdowcy dziś ozmokną. Ale powiem wam szczerze, rajdy rowerowe już mnie tak nie cieszą jak kiedyś. Nudne to już się zrobiło. Roba chce czegoś nowego. Tylko mi powiedzą, to se są zorganizuj. A czemu nie? Właśnie, że zorganizował. Tak, o, już tu ktoś to złomał. A ja tu siedział na tym. Jakżech tu był na nartach? Często, że tu siedział? 14%. 14% tu jest bodajże niebieski szlak. Poniżej 800 metrów. Ja. A my już zdobywamy właśnie Soszów. Czy ja jest zdobywcą Soszowa Piechty? Tak, wiele razy, ale za bajtla. No i na nartach to już w ogóle nie ma o czym gadać. Na skiturach, na rowerze. Także wszystkimi takimi, bym powiedział, możliwymi sposobami. Widzicie, co tu rośnie? A, borówki będą. Jedzonko. Jeśli chodzi o jedzonko, to na mojej dzisiejszej trasie jest sporo punktów gastronomicznych, więc nic tylko mieć pieniądze i je wydawać. Jakaś jest szczyt. Granica jest. Widoki są. Chluchowa Setinka, Chluchowa Nydek. Wisła, centrum 2,5 godziny. Beskidzkie Sedlo. 3 km. To jest szlak narciarski. Aha. I pieszy też w zasadzie. Ale to jest czeski czerwony. I on się będzie pokrywał z polskim czerwonym. Tutaj mamy słup graniczny. Widać rok wyznaczenia granicy. 1920. Byłem tu wiele razy na nartach. Na Soszowie. No, szlak turystyczny idzie tam, kiedy jest ten las, brzegiem tego lasu. Ja przeszłam przez Dziewiczy Stok. Tak, no to tutaj żech nagrywał ostatni swój zjazd na nartach w sezonie tym, który teraz się skończył, czyli 2021 na 2022, półtora miesiąca temu w zasadzie. Czyżby słyszał mszę? Na to wygląda. No to tutaj się, że tak powiem, wyjeżdżo, tu się wypino i tu się zjeżdża. I tu było w tym sezonie. Mamy delikwenta. Czemu było mamy delikwenta? Dwóch mnie rozpoznało narciarzy. Więc uznali, że mają delikwenta. Tak, no to już idę szlakiem ze Soszowa na Stożek. Tutaj taki oto widoczek na czesko struna. Na Beskid Morawsko-Śląski. Super. Znaczy może nie super, ale bardzo dobrze. Jaworowy widać. Co tam jeszcze widać?
cała ta kotlina morawsko, brama morawsko, Boże, co jogodu. Jeziły Sochora. O! Katę. Chłupek katę. Ja bym powiedział, że teka. Może coś się pomylił. No, tu jest teka. Komora cieszyńska, tak. Tam katę. Tak, no to dalej w trasie na Stożek. Jestem na wysokości 888 metrów nad poziomem morza. Widzicie czeskie góry. Rejon Wędrynia. Nie, bardziej Jabłonków, te okolice. No, widoczek jest fajny. Tam widać, tam w Samchanej widać ski areal mosty u Jabłonkowa. Tak, poznaję. Muszę się tam przejechać na rowerze. Tak, to już jest Cieślar. Góra Cieślar oczywiście, z fajnym widokiem na stok narciarski Nowa Osada, czyli Góra w Lubronki. A tam widać Skrzyczne. Jest tu taka chatka jakoś zrujnowana, na skiturach, że po tej łące jeździł. Ale to było nie w tym sezonie, a w poprzednim 2021, tym, który był storpedowany przez pandemię. Czemu Góra Cieślar? Czemu ta nazwa Cieślar? Ano dlatego, że tutaj w okolicy jest mnóstwo ludzi o takim nazwisku Cieślar i ta nazwa właśnie stąd się wzięła. Swoją drogą to oni nawet tu mają jakiś zjazd, te Cieślary. Granica polsko-czesko i teraz tu jest chyba szczyt zaznaczony, PT jakiś tu jest, a tam jest drugi, ale to jest niżej, to jest wyżej. Wygląda na to, że szczyt jest w Polsce. Linia granicy idzie troszkę na lewo od tego. Wygląda na to, że szczyt jest w Polsce, a Czechy ze swój szczyt chyba wyznaczyły. No, na to wygląda. A słup. Aha. Ta Góra Kamieni to może być szczyt. 920 metrów nad poziomem morza. Cieślar. Ta Góra Kamieni tu jest najwyższym miejscem, także to będzie szczyt. Teraz trochę będziemy schodzili. Tylko dziwna sytuacja jest, roz jest ciepło, roz jest zimnie. Mam ze sobą ubraną bluzę termoaktywną. Jeszcze mam oczywiście ta kurtka rowerowo, przeciwdeszczowo. Aby się nie przydała. Fajne widoki tu są. Spotykam dosyć dużo turystów na trasie, rowerzystów nawet spod kołek. Jeden z nich jechał na rowerze marki Cross. Nie skomentuję tego. Ja też miałem dzisiaj jechać na rowerze, ale uznałem, że nie samym rowerem człowiek żyje, że inna aktywność też musi być. Zwłaszcza kiedy ma się takie widoki na trasie, to nie ma się co zastanawiać. A tutaj, jak widzicie, za niedługo, za jakiś miesiąc albo i prędzej,
będzie jedzonko. Jedzonko se tu będzie rosło. Czyli co? Na Śląsku nazywają to borówki. A zdaje się wreszcie Polski nazywają to jagody. U nas są to borówki i tej nazwy ja się trzymię. Tak, no to tu jest jedno z najfajniejszych miejsc na tej trasie. Osiedle Mały Stożek. Widoczek jest piękny. Trzeba uważać, bo takie kamienie luźne. Tam widać już Wielki Stożek, zresztą kształt są mówi za siebie. Ale tu jest ogień. Tu była rajza rowerowo i ski rajza, ski touring rajza, o, można by powiedział. Piękne miejsce, naprawdę fantastyczne. Ten budynek z tym czerwonym dachem to jest cieślarówka. Tutaj możecie wynająć noclegi. Jak ktoś by tu chciał się wyspać, tutaj są dania obiadowe. No, generalnie rzecz biorąc, taka gastronomia. Mało. Tak. Tam, że zjeżdżał rowerem, tam w tym rejonie. Tutaj te chałupy są. Kiedyś, że był na rowerze na Stożku, ale wiem, że tam idąc tym szlakiem wzdłuż granicy państwa jest dość strumo i jest taki plan, żeby dzisiaj tam się przejść piechty bez rowera. Widzę, że lekko nie będzie, ale to nie jest daleko. A poza tym, kurczę, no ja tam za bajtla wychodził. Miałeś 10 roków i ja tam wyszedł. A teraz mam 37 i miałbym nie wyleźć. To znajome miejsce. Dawno strażnica graniczna. Na Małym Stożku. Siedział sobie tu taki facet z pieskiem. Tam było okienko, pokazywało się paszport. Aha, tu jest właśnie ten zjazd tych cieślarów. Aha, tu jeszcze jest tablica, jak było przejście graniczne. Małego ruchu granicznego, Mały Stożek, Stożek Mały. Dozwolony ruch pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności do 50 cm sześciennych, transportem rolniczym. Czas otwarcia 6.22. Tak, słuchajcie, przed chwilą miałem z tym oto panem, co tam idzie, spotkanie na trasie. Okazało się, że pan mnie rozpoznał z rowera. Jest z moich okolicy, z Czechowic. I kurczę, rozpoznał mnie gościu. Bardzo miła sytuacja. Tak dość nietypowo, ale bardzo fajnie. Także pozdrawiamy pana jeszcze raz. Tak, no to tu jest to rozwidlenie takie. Kajoszeł na skiturach. Tu? Tu? Ale naprawdę bardzo miłe spotkanie z tym panem. Ja go nie rozpoznałem, on mnie rozpoznał. Także super sprawa. Tak, tu jest to rozwidlenie i tu rzekszał na skiturach. I jest szansa, że tutaj będę wracać. Tak, tu jest ta dróżka. Ale ja się wybieram teraz na Stożek. Trudną trasą, strumizną. Na skiturach bych tu nie wyszedł. A z rowerem to już w ogóle, chociaż z tym żółtym, że tu kiedyś wyszedł.
jest tu ogień. I doszedłem do miejsca, Kaj, już jak był na skiturach w tym sezonie. Także ten najtrudniejszy odcinek to jest, ja wiem, z 500 metrów pokonułek. Z rowerem by się dało może wyleźć, ale na skiturach ciężko by było. Może tu by się dało. Kaj tu się. Jabłonkowa. Wisła Głębce. Godzina 10. Wisła Dziechcinka, półtorej godziny. Na PKP. On szedł właśnie z Wisły Dziechcinki, ten facet. Tak. No to już prawie na stożku, że jest. Fajny widoczek. Zresztą cały czas są fajne widoczki. Chyba raczej tutaj nie będę jeść obiadu, bo sam jest dużo ludzi, pewnie kolejka też i czekania też sporo, więc będę tam wszedł gdzieś w okolicach małego stożka, to chyba do tej cieślarówki wstąpię, albo jeszcze kaj indziej. Poza tym nie chcę się mi jeść. Tak, no to mamy już teren stacji narciarskiej na stożku. Fajna stacja narciarska, fajne trasy. Byłem tu w tym sezonie też na nartach. Zwłaszcza polecam trasę niebieską, taką do początkujących. Wyciąg dwuosobowy. Jeszcze no w zasadzie ja by tam powinien zleć. Jest niedaleko. Rowerzyści tu jeżdżą, ja, bo oni tu zawsze tu jeździli. Aha, czyli to tu do tych rowerzystów idzie. Tu coś jest, jakaś budowla. Z tym obiadem na stożku to jeszcze nie ma do końca powiedziane. Będę tutaj wracał w tym rejonie też. Większość rowerzystów tu jeździ na elektrykach. Nie chce się im pendalować pod górka, pod kępka. Niedobrze. Jakby tu przyjechał, to na swoim. Nie żadnym elektryku. Trzeba swoje siły zużywać, a nie jakieś prądy, sztrumy. Jakby to było po Śląsku rower elektryczny. Sztrum koło. Strum koło, o, rower elektryczny, strum koło. Strum koło i żaden by się nie domyślał, o co chodzi. Zobaczcie, co tutaj się z tymi strumami stało. Suche wszystko, kurczę. Po czeskiej stronie. Ja pierniczę. Ale tu tego jest. Kornik wszystko zrobił. To co, idziemy na kiczory? Kurde, jeszcze raz ta trasa trzeba będzie pokonać. Bo tak jak rzekł, tu szedł na skiturach też. Zrobimy.
Mamy czas. A za chwilę u nas się będzie rozpoczynał rajd rowerowy komercyjny. No, tydzień temu Żak jeszcze był pewny, że na niego pojada, ale dzisiaj już wiadomo, że nie. No bo to taki rajd, taki do dzieci. Tam te ligota noclegi, tam mają półmetek. Ale w sumie 18 km to do mnie to jest... To być może i dzisiaj z buta tyle zrobię. O, to by był hardcore. Jest taki szlak niebieski, tu też był na skiturach. On jest bardziej mokry, także trzeba dać pozór, żeby się nie kloździć. Widzicie? Dobra, za chwilę trzeba będzie zasiadnąć, popić wody. Jest troszkę błotka. Barzoły. Się godę po naszym. Ale jest klimat, jest hardcore. Kaj tak lecisz, mały. Czyj tyś jest? Jest numer telefonu, jakbyś się stracił. Nie ma. Idź do właścicieli. A, idą. Dobra. Idą tam ludzie. Więc piesce tak swobodnie chodzi. No w zasadzie w lasach nie wolno psów tak puszczać. Jose tak, idę, a tu hu. Widoczek mamy na mały stożek. Jeszcze tam będę dzisiaj szedł. I na elektrownia Dziećmorowice. Jest, o, jest schronisko na stożku. Tak, schronisko na stożku. Mały stożek widać. Jeszcze na tych okolicach dzisiaj bydę. Nie za bardzo się mi widzi wracać tą samą trasą. Tam widać zarysy elektrowni Dziećmorowice w Czechach. Ja się zmierzam dzisiaj z buta. I właśnie chcę wyjść na Kiczory. Tak, tylko że już nie idę za daleko już. Tu był taki trawers i o tym trawersie na Skiturach schodził, ale wiecie jak to jest, Skitury to śnieg i w ogóle te sprawy, krajobraz całkiem inaczej wyglądał i może być trochę lipa z tym trawersem, możliwe, że go już minął, ale jeszcze podejdę trochę. Tak, no to że chyba doszedł już do tego trawersu, co że tutaj na Skiturach wchodził, więc idziemy w stronę Kiczerów, ale wtedy nie było takich widoków właśnie. Tak, to jest to miejsce, był hardcore wtedy tutaj zejść na tych Skiturach, ale udało się to. To tak można powiedzieć, że dzisiaj się łączą dwie rajzy skiturowe ze sobą. Da, bo to nie jest to. Dobra. Zobaczymy. I
Jak nie, to się wrócę na szlak. Oczywiście Roba ma mapę ze sobą. Taki głupi nie jest, żeby tylko na telefonie polegać. Zresztą sami wiecie, co ja myślę o tych telefonach. Fajna sprawa. Telefon, zwłaszcza w takich okolicznościach, żeby wezwać pomoc. No ale czy zdjęcia robić też, nie? Czy filmy? Ale generalnie nie po to, żeby klikać w nim cały czas. Spotkałem takich, co tak robili. No bo czekaj, to tu idzie. Dobrze też jest, że telefon pokazuje lokalizację, ale nie wiadomo, jak to z tym zasięgiem w górach jest. Że nie należy temu ufać. Poza tym jeszcze trzeba 10 km wrócić. Prawda, mam cały dzień, ale w zasadzie 3 punkty gastronomiczne na trasie, że z głodu nie umrę. Wodę mam ze sobą, a jeśli chodzi też o ścisłość, to można nabrać ze strumienia, chociaż jest sucho, kurczę. Co? Idąc tym trawersem, dochodzę do jakiegoś szlaku czerwonego. Czyli tam kajrzak miał dojść. I super, to jest lepsza opcja na skitury. Jak tam? No, czerwony szlak. Główny szlak Bieskicki. Idę już z tego trawersu. Powiem tak. Trzeba dać pozór. Dużo luźnych kamieni, żeby się nie pierdzielniczkać. Wzdłuż granicy państwa. Obejrzymy tamten widok. Tutaj spotkałem turystów. Pseudoturystów. Bo bez mapy, bez niczego, bez jedzenia w ogóle nic nie mieli. I to wyglądało na to, że mama z tatą i jakoś nastolatka z nimi zbuntowano. To jest Fatra ze Słowacji. I widać pięknie Wielką Raczę. Tak. Chociaż zarysy Tatr też widzę, ale nie do końca. Widzę Wielką Raczę i widzę stoki narciarskie Snow Paradise Wielka Racza. Od jakichś 3 sezonów, że tam nie był. Tak, widoczna Wielka Racza, Fatra. Za nią. Nie da się już. Oj, światło się mi straciło. Nie wiem, czy widzicie, ale widać tam też ośrodek narciarski Snow Paradise Wielka Racza. Widać go tak, takie zarysy. Tu, w tym miejscu. Fajny widok. Zaś mi się ta ostrość schrzaniła. Dobra, trochę żech tu podszedł. Oj. Niedobrze. Ostatnio jakże tu był na skiturach, to tu śnieg sypał, śnieżyce szalały. Byleby mi dzisiaj jakieś deszczyce nie dolały. Granica państwa jest. Rezerwat przyrody czeski. Rowerami nie wolno jeździć. Psy tylko na smyć. Poszli. Młoda góra, Jaworzynka czy Catek.
Przysłop. Czyli to jest ten szlak zielony, którego jak tu wyszedł, skąd gdzie tam, to tu był. Może rowerem, Beskidy rowerem był tu. Hip hop spot, blog spot, studenckie koło przewodników beskidzkich, miejski beton, wyślij na zieloną trawkę, dobrze. Ostatnie granice. Jedziemy sam dalej. Tam, Hanej, tam. Ale trzeba być cholernie nierozważnym, żeby iść w góry bez mapy szlaków. Roba ma ze sobą mapę. Druga sprawa, że ja te tereny tutaj dość dobrze znam. No te tutaj może nie, ale rejon Stoszka, Soszowa, Czantori to bez mapy dom rady. No ale jednak to, że mu się telefon, to jest ok, ale zasięg się straci i jesteście w czarnej dupie, że tak się brzydko wyrażę. Ile tu jest borowin. Haha. Budki trzeba mieć porządne. Kogo to ekspert, ja wiem, ale ja co roku jestem w górach. Każdą zimę. A w zimie warunki są dużo trudniejsze niż teraz. Jest miejscowa. Powiedział Beskidy rowerem. Tak, kiczery. Skałki. Bebek tu. Cześć. O, na kole. Odważny facet, ale na elektryku. Co to ma znaczyć? Nie ma też co za bardzo gonić, bo zobaczcie co tu jest. Jedno skręcenie nogi i roba ląduje na SOR. Przy okazji jeszcze wzywał GoPro. To ponoć kosztuje. Zatoczyłem tutaj taką pętlę, jak wtedy na skórach, chyba że dzisiaj większo. Tylko to poszło. Powiem wprost, że jak na takie moje spacerowanie po górach trasa jak na razie rewelacja. Na kiczorach, że nigdy z buta nie był. Bynajmniej nie pamiętam. Tu na Stoszku, że był za bajtla, także wcześniej jadł. Na skiturach. Tak. Kurde, miałeś 10 roków, to ja tu zapierdzielał po tych górach. Szło się z Czantori na Stożek. Się szło, wysiadało się z pociągu, czyli z Cuga. Na stacji Ustroń Polana i szło się właśnie z Czantori. Znaczy się na Czantoria to my zazwyczaj wyciągiem wyjeżdżali. Jeszcze dwuosobowy wtedy był. Przez Soszów się szło. Wtedy mi się nawet nie śniło, że będę na jakieś narty tam jeździł. I na Stożek. Albo i odwrotnie. Wtedy dla mnie to była wyprawa, ale jeszcze wtedy kompanii w Wiśle było też.
A kąpaliśmy się wtedy w Wiśle. I po tym na Cuk i do Czarnolesia. Z Czarnolesia z Buta do Chałupy to już jest pestka. I prawdę powiedziawszy, to dzisiaj by też tak było. Gdyby nie to, że cugi nie jeżdżą do Wisły, chociaż jest przesiadka na komunikacja zastępcza. Tu jest ten rozwalony granicznik. No, za taki coś są mandaty. Tego robić nie wolno. Niszczyć granicy państwowej, jej oznakowania. Bo po lewej są Czechy, po prawej Polska. A w Czechach las, to kurczę, widzicie, to jest tragedia. Okolica stacji narciarskiej na Stożku. Z Buta to tu się krócej idzie, jak autem jedzie ze Soszowa. Autem to trzeba całe te góry objeżdżać tu. A z Buta to się idzie przez Cieślar i kurczę, jak są korki w Wiśle, to się kurczę z Buta szybciej zejdzie jak autem. Mam nadzieję, że dzisiaj o korku nie będzie. Tam na tej górze żeś był. Żeś wychodził na skwiturach też. Wyciąg chodzi. Modyfikuję trochę ta trasa, bo mi się nie chce wracać tą samą drogą, bo to przecież jest bez sensu. Łop kurczę, byłbyś teraz szurnym. O, taki żwirek. Tak, jak ktoś nie wie, to tu jest trasa narciarsko-niebiesko. Podejdę tam troszkę na dół. Tam żeś był na tej górze. Nie 3-kilometrowo pętla taką zrobiłem. Ogień. Nie, na ten żwirek nie idę. Kurczę, jak to można na nartach po takich kamieniach jeździć? Przecież to narty się zniszczy, a ja tu na krycha na nartach jeździł. No przecież zobaczcie kurde, ile kamieni, a ja tu na nartach jeździł. Stożek. Jeździło się tu na nartach. Ale nie wolno wchodzić tam. Ja by tam szedł ku schronisku, ale widzę, że jest zakaz. Więc nie wolno. Piękne sprawy. Jeździłem tu. Szarżowołek pewnie na nartach. Więc teraz wyłażymy tędy. ...95 roku ma to schronisko. A w tym roku ma 100 lat. Będzie stulecie. No więc tak, jak zdobywać szczyty, no to zdobywać szczyty. Witamy na szczycie Stożka Wielkiego. Jaką mi tu wysokość pokazuje. Tam jest schronisko. 17%, tak. Już na pewno. A jakiej wysokości jest to? 978 metrów nad poziomem morza. GPS pokazuje. No i jest fajnie. Zaraz będą te widoki. Co tu się odwaliło? Beskid Morawsko-Śląski, Dolina Głuchówki. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Mały Stożek. I Czantoria. Soszowa nie widać. I Równica. Uciekam stąd, bo tu też wieje. Ja mam tu zejść. Taką stromizną. O matko. No to w tej chwili idę zielonym szlakiem. Tam jest podejście, co żeś wychodził na Stożek. Teraz tutaj schodzę i to oczywiście maksymalnie inną trasą, żeby się nie dublowały te moje rajdy i trasy. I
idę tak, jakże tu wychodził na skiturach. I tu by szło nawet rowerem wyjechać. Widać, że ta dróżka tu jest dość fajna. Ale piechty też trzeba pospacerować. Tam ci idę przenałatwić, no. Co tam szli za mną. I idę za tym szlakiem, co ja wychodził. Schodzić będę tędy. I tam wyjdę. Kajże tego faceta w podkoł. Tak, no to ja schodzę według tego, jakże chrzeł na skiturach ze stożka. Znaczy się na skiturach, że chrzeł właśnie tędy tak. Nie, co ja go dum. Też właśnie, też że tak chrzeł. A po tym, że jeszcze tutaj chrzeł. Tak, tak to tym było. Tak, bo ja tu więcej razy łaził. Generalnie rzecz biorąc, tam się idzie do Łabajowa. Natomiast tu się idzie na Mały Stożek. A tam jest zielony szlak, który idzie właśnie na Wielki Stożek. A ja tu tędy szedł wtedy. Na tych skiturach. No, krajobrazy zupełnie inne jak wtedy. Zresztą no, wtedy to było mnóstwo śniegu. No i było zdecydowanie zimniej. Tak stwierdzą, że na skiturach jest znacznie gorzej chodzić niż teraz, kiedy człowiek ma tylko koszulę na sobie i spodynki, a wtedy wiadomo, że tych ubrań miał więcej. Ale plecak żeś miał ten sam. Rucak, o! Rucak żeś miał ten sam. Ale wrażenia są, powiem tak szczerze, że inne. Tutaj człowiek się czuje bardziej swobodny. Bardziej wolny taki. A tam wtedy jednak te narty trzeba posuwać, kijki. W sumie to szkoda, że swoich nie wziął. Kijków. Ale też damy rady. Coś taki bajorko. Gdybych tutaj nie śliznął. Nie chce się drugi raz wykąpać w bajorze. Tak jak tydzień temu w piątek. Bez tuż tym rower jest nadal w serwisie. Już tydzień. Kurczę, długo. A jak nie będzie w ogóle sprawny, to kupimy nowy. Może gravela, może MTB. Ostatnio na filmie go dołożę gravela. Teraz zaczynam się tutaj zastanawiać, czy nie MTB jednak. Na gravelu większe kilometry się robi, ale no po takich dróżkach kamienistych jak tutaj raczej będzie ciężko. Chociaż tu by jeszcze przejechał, nie? A, no zobaczymy, co życie przyniesie. Teraz się trzeba przedostać przez to coś. A to wcale nie będzie łatwe. Tu jest sucho. Ale stromo i ślisko. Tam. Tu. Mięciutko. Teraz mogę zlądować chyba. Jasne. Jak podjadę, to się prosto wyglebię do tej wody. Zrobiłem krok pewny i jest. Zbliżam się do Małego Stożka zaś. Zauważyłem, że tu szlaki były zmieniane, że żółty skręcał w prawo. Cześć, starówka zaprasza. Mały Stożek. Więc może się tu przejdę. Stary szlak tu skręcą, więc spróbujemy. Przecież nie będę dublować cały czas drogi. Nie o to chodzi. A
już odkryję jakieś nowe tereny. Tak, no to minęła tylko ta ciślarówka. Powiem tak, naszło tam mnóstwo Czechów, a Czechy no to piwo i te sprawy, więc czekałbym pewnie nieskończoność. A na Soszów nie ma daleko, więc coś wymyślimy. Głodu nie mam specjalnego, no ale padnąć też bym nie chciał. Co prawda mam ze sobą co nieco. Już lech to zjadł. Ale no tak, godą ci z tym piwem tam przyszli. Tam chyba z 50 ich przyszło, więc nie było szans. No to chciałem, chcę to tu troszeczkę obejść, ale tam jest dali brama. Faktycznie jest teren prywatny, więc włazić nie będziemy. Wracamy na szlak. Tak, to są zbocza góry Cieślar po czeskiej stronie. Idę sobie takim trawersem, właściwie już wracam. Tam dali są źródła Głuchówki. A jo, już wracam od nich, nie nagrywałem za dużo, bo po co? Krajobraz cały czas tym są. No ale fajnie się tu idzie. Te trawersy tam się potem kończą, ale warto zejść. Tak, tutaj że jest nad jakieś źródło, zobaczcie. Tu są przyszłe żaby. Tak zwane kijanki to się chyba nazywa. Niezła akcja, nie? Tak, i roba jakaś wyłazi z Czech i są chałupy, i te chałupy są polskie, bo jestem na samej granicy już. Granica polsko-czesko, tak, dokładnie pokazuje mi granicę. A, trawers zmierzał tam, bo to jest czeski trawers, a ja zaś jest na małym stożku, ale idziemy tędy i musimy na ten cieślar zunić. No i pomału będziemy kończyć tę naszą dzisiejszą rajdę. No to zaś mamy Soszów Wielki. Tu jest Lepiarzówka. Jo, schodzę ze Soszowa, ale jeszcze raczej do auta się nie wybiorą. Chociaż trochę zima już mi zaczyna być. Zejdę niżej, to może tego wiatru nie będzie. Tak, no to wyszedłem z Lepiarzówki. Sam idziemy dalej. Trochę chłodniej się zrobiło, ale to nic. Roba zaś jest na Soszowie. I teraz wbrew naturze, wbrew temu co się dzieje tutaj, schodzę pod orczykiem. Dobrze znane miejsce, schronisko na Soszowie. Zapraszamy do Nytku, radzi was uwidzimy. Haziel wygląda na to, że został malowany świeżo.
Ależ będzie tutaj widoczek na czeskie strony, czeska strona mocy. Czantoria. Fajnie, fajnie, super. Czesko strona mocy, to już Republika Czesko. Ja się może dało nawet zdjąć, ale jakoś mi się tam nie widzi. Wieje, wieje, tak. I w oddali wyłaniają się Sudety. No więc tak, mamy challenge Beskidek. Beskidzkie siodło. Tutaj było kiedyś turystyczne przejście graniczne. Tak, żółta tablica, granica państwa, ale kiedyś jeszcze było napisane pod dołem przekraczanie zabronione. Teraz oczywiście tego przekraczania zabronionego nie ma. Tu w tym miejscu właśnie stał taki budynek. Był se chłopek z psem. Wopista tak zwany. I jak ktoś wlazł tu, to był halt i mandat. Teraz tu można włazić ile się podoba, bo zajrzeć wlazł na teren Czech, a wtedy tak pięknie nie było. Tutaj idzie szlak bodajże do Nytka, żółty, boże, zielony. Zielony. I o tu kiedyś ten szlak przeszedł. I to było parę lat, poręnaście lat temu. Wtedy my szli na Czantoria. Która zresztą tu jest niedaleko. Widzicie, tu był szlaban. Był szlaban. Tam granica. Ni cholery, nika nie zajedziesz. Dobra, nie idę tutaj już. Ale wydaje mi się, że chyba nie spoczniemy na tej jednej rajdzie po górach, że chyba rower będzie miał konkurencję jednak. I teoretycznie dzisiaj mi się to wszystko podobało. Więc nie jest to dzień stracony bez rowera. To jest dzień bardzo aktywnie spędzony, chociaż ta trasa jaką tutaj pokonuję, no to nie jest jakiś taki hardcore. Tylko na ten stożek te, nie wiem, 200 metrów tego strumego i to w zasadzie tyle. Także no, to nie jest tu jakieś trudne, to jest wręcz takie, można powiedzieć, spacerowe. Co innego jakby chodził po Tatrach na przykład, no to tam to już jest w ogóle inna bajka, nie? Coś mi się wydaje, że chyba wrócimy do tego. Na dzień dzisiejszy mam takie wrażenia i zamiary, żeby wrócić. Bo dzisiaj się mi po prostu tutaj wszystko podoba. Tak, tutaj jest światowid. Taka chałupka. Cóż, no, tam zaczyna się już podejście na Czantorię. Widoczek jest? No pewnie, że jest. Tam jest górna stacja wyciągu Stok, na którym jeszcze skirajzy nie było. Miała być, była w planach, ale jakoś tak wyszło, że nie było. Tutaj się idzie od światowida. Jest teren prywatny na drzewie. Są jakieś szczałki.
miejsca, w którym żeby jeszcze nie był na nartach. Dobrze idę. Tak, to jest teren stacji narciarskiej Stok. I tutaj rzek z los troszkę po tym stoku, teraz tutaj mnie prowadzi. On niby był z tym zbroniony, ale był szlakowskaz taki na drzewie zrobiony. W sensie napisane tak w drzewie wyrzeźbione, o, jawornik. Ale do jawornika przecież muszę iść. Jest jakoś droga, więc tą drogą tam zajdę. Tak, no to wygląda na to, że tu jest chyba jakiś parking. Kurwa, zabezpieczona. Jest. O, nie wolno tu wjeżdżać. Droga to jakby faktycznie zakaz wstępu. No ja tu nie wjeżdżą. Nie, to tylko w los. Mandatu mi dać nie mogą. Nie mają prawa. Przejść można. Roba może przejść. Roba może zwolnić. Specjalne. Tu widzicie jakieś deski dane. I co? I dupa. Nie przejdziemy. Przejdziemy. No już na pewno. To ciekawe, że tam były szlakowskazy. No to ja już podchodzę pod stację narciarską coś. To jak ktoś nie wie, ja już to kiedyś powiedział. Rowienki. Tam się zaczynała moja górsko-narciarsko kariera. Jeździło się na kannecie 10-przejazdowym, 11 przejazd był gratis. To były czasy chyba 2003-2004 sezon. Tak, to był mój pierwszy sezon narciarski. Nie licząc oczywiście jazdy w Brunowie. Na tak zwanej górce, o czym też już był film. Więc tam się właśnie moja górsko-narciarska kariera zaczynała. No to rzek doszedł na Soszów i kończymy naszą skiraj za dzisiaj. Także fajnie było. Jeszcze ostatnie metry zostały. Kwestia jaja zrobił na znaku. Widzicie, wszystkie armaty tutaj są, które produkują śnieg. Ile tu jest tysięcy złotych. Ale takie zimę mumy, że bez tego ani rusz. Tak, no to znajome widoki. Tu jest trasa narciarska, tutaj te kamienie się jeździ. Ale to tu jest nowość, te budynki. Tego nie było w zimie. To jest świeże. Koniec tej dzisiejszej skirajzy na Soszowie. Fajnie było, ale trzeba narty seblić i już do auta. Także spoko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Nietypowo skirajza. Boże, co ja godzę skirajza. Rajza piechty.
i jest już fiesta. Coś tu będą robić, jakieś kostki stoją. A ja wam godą w tych oto pięknych okolicznościach przyrody. Trzymcie się i do zaś.